najpierw stwierdzam, że siatkarska sekcja ze Złotowa wydała na świat kilka naprawdę pokaźnych talentów siatkarskich, czego jesteś najlepszym przykładem oczywiście, ale była też przecież Agnieszka Bednarek-Kasza chociażby, która również ze Złotowa się wywodzi. No i właśnie postanowiłaś, okazało się, reaktywować sekcję w Złotowie. Powiedz mi, skąd się wziął ten pomysł? Doszły mnie słuchy, że w internecie przeczytałaś, że sekcja padła i postanowiłaś ją reaktywować. Czy to jest prawda? Słuchaj, no rzeczywiście, no, ten temat w ogóle siatkówki w Złotowie tak wyszedł dosyć tak niespodziewanie i ogólnie nie mieliśmy zamiaru się jakby bardzo zaangażować, chcieliśmy tylko pomóc pod kątem trochę prawnym, bo tam była kwestia podziału sekcji, żeby każdy się stał odrębnym klubem, więc chcieliśmy w ten sposób pomóc, ale gdzieś tam grupa ludzi zaczęła nas namawiać na to, żebyśmy po prostu to przejęli w całości i jakby to tym kierowali, że jest wtedy szansa, że to jakby będzie jakaś reaktywacja. No i nie zgodziliśmy się razem z mężem, żeby to przejąć i no i teraz oczywiście nie udałoby się to bez wspaniałych ludzi, którzy są tam na co dzień się tym zajmują i to ogarniają, bo jest naprawdę tego dużo, ale mamy dużą pomoc, pozyskujemy też sponsorów, więc myślę, że to wszystko idzie do przodu. Fakt, że pandemia pokrzyżowała nam wiele planów, bo ja miałam już nagrane rozmowy z kolejnymi jakby sponsorami, no ale gdzieś tam to wszystko trzeba będzie odłożyć na później. Ja ze swojej strony po prostu to, co mogę logistycznie, papierkowo to robię, ale większość robi rzeczywiście mój mąż i on tam tym wszystkim zawiaduje, ale ta praca z dziećmi naprawdę dużo przyjemności też tym trenerom daje, a i mi jako pani prezes to też spoko. Fajnie to wygląda i też cieszę się po prostu, jak się rozwijają, jak ta siatkówka stała się naprawdę takim jakby drugim życiem ich, nie? Jak to się w ogóle stało, że sekcja, nie wiem, czy chyliła się ku upadkowi, czy została zawieszona? Jak to wyglądało? Że to w ogóle... Wiesz, to ta sławna nasza Sparta Złotów, którą w świecie siatkarskim zawsze było głośno, no bo jakby dziewczyny na przykład w pierwszej lidze grały na przykład swoimi wychowankami, tak, więc to było wydarzenie, bo nie każdy klub miał swoje wychowanki, więc to było dużo. My też jako młodzież przywoziłyśmy medale ogólnopolskie, więc gdzieś tam jakby w świecie siatkarskim słyszeli o Sparcie Złotów, więc ogólnie Sparta Złotów miała kilka sekcji. I gdzieś tam no, nie potrafili się po prostu dogadać finansowo z tym wszystkim, więc stwierdzili, że lepiej będzie po prostu podzielić sekcję, żeby każda była odrębną i żeby każdy odpowiadał za siebie. Więc sprawiedliwe, dlatego też tak też zrobiliśmy i jesteśmy Stowarzyszeniem Piłki Siatkowej Sparta Złotów. Okej, no to życzymy powodzenia i życzymy kolejnych reprezentantek Polski, kolejnych zawodniczek w Ekstraklasie siatkarskiej. Wiesz co, to zawsze ja bym chciała, że wiesz, nie wszyscy będą grać zawodowo, nie wszyscy wiążą jakby swoje życie z tym, ale to, co one mają wynieść z tego, mają być pewnymi siebie kobietami, które po prostu są asertywne, potrafią pracować w grupie, potrafią jakby rozmawiać ze sobą, spotykać się, być empatyczne w stosunku do siebie, a tym samym potrafią też no, razem współgrać, tak, i one się stały też... To się stało jako ich druga rodzina, więc to mnie cieszy, nie? Że takie rzeczy wychodzą i że to im pomoże później w życiu. Te wszystkie wartości, które się nauczą tutaj, będą mogły później
jakby wspomagać je w rozwoju. O, to na pewno. A powiedz mi, prowadzicie tylko sekcję dziewczęcą i to są określone roczniki, czy to są młodziczki, kadetki, juniorki? Jak to wygląda, jeżeli chodzi o dom? Wiesz co, mamy dzieci od 7 do 16 lat i to są cztery grupy. I na razie zaczęliśmy w tym roku grać młodziczkę i kadetkę, z tym, że no, kadetek mamy niewiele, więc praktycznie kadetkę gramy młodziczką. No i to są dopiero początki, więc dziewczyny też muszą się nauczyć tego, że najpierw muszą dostać baty, żeby później wyciągnąć wnioski z tego i na następny sezon wyjść zupełnie z innym doświadczeniem, z nowym, z tym, że już po prostu mają jakiś bagaż doświadczeń i mogą zupełnie inaczej stanąć na tym boisku, nie? Bo wcześniej nie miały z tym do czynienia, więc myślę, że nad tym teraz pracujemy, żeby też się nie zrażały porażkami, bo porażki tak samo jak w sporcie są też w życiu i po prostu trzeba wstać, podnieść się i walczyć dalej, nie? Dla tych młodych dzieciaczków to chyba duża rzecz, że ktoś taki jak ty tam jest, angażuje się i stanowi niejako wzór do naśladowania dla takich młodych dam i adeptek siatkówki, to na pewno duże wydarzenie, prawda? Wiesz, to zawsze się śmieję. Ostatnio miałam, jeszcze przed tą kwarantanną, miałam trening z tymi młodziczkami, no i na końcu się zapytałam, czy się stresowały, nie? Bo ja nigdy nie chciałabym, żeby po prostu moja obecność była stresująca, a że no też ja też jakby jak mam treningi prowadzę, to tak staram się nie za mocno z jednej strony, nie tak jak ja miałam, jak ja dostawałam, ale z drugiej strony z tą dyscypliną, którą uważam, że powinna być, nie? Więc gdzieś tam próbuję to jakoś zbalansować, nie wiadomo, że jestem niedoświadczona w tym temacie, ale gdzieś tam próbuję to zrównoważyć, nie? Więc wtedy, kiedy nie poszły do piłki, no to mają zrobić pad. Wtedy, kiedy zepsuły i to głupio zepsuły piłkę, mają zrobić pad, więc... Rygor, Jan Bos. Więc nie jest tak, wiesz, nie jest tak kolorowo ze mną, nie? Że tutaj... To pamiętam, że my w Niemczech mieliśmy tak, że trzy ataki w siatkę, no to seria brzuszków, 15 lewo, 15 prawo i 15 na wprost. I wtedy zaczynała się gra. A jak ktoś zamienił, to też było traktowane jako błąd. Ale to są dziewczynki, 7 lat. I już, ale to... Miałam teraz trening z tymi młodziczkami, więc wiesz, 14, nie? Razy 2, nie? Więc tutaj... To więcej padów. A nie, te dzieciaczki malutkie też, jak miałam z nimi treningi, i one są wdzięczne, jak one, wiesz, przychodzą, przytulają się później do ciebie, nie, to jest takie słodkie, no naprawdę, no dużo takiego, na pewno, no dla trenerów to jest taki, no na pewno duży feedback, na pewno muszą dużo pracy w to włożyć, bo każdy z trenerów się rzetelnie przygotowuje do tych treningów i mamy system, który realizujemy, ale no na pewno chyba ta praca im to oddaje, nie? Ja sobie przypominam, jak za młodzika też dostałyśmy pierwszą karę od naszego już wcześniej wspomnianego w rozmowie z tobą trenera Mariusza. Byliśmy bardzo głośno, nie przypomnę sobie nazwy miejscowości, ale byliśmy na, to była mini siatkówka jeszcze, grało się trójki i chyba po godzinie 22 byliśmy głośno w pokoju, no i nagle ktoś zaczął pukać, my oczywiście darliśmy łacha, jak to chłopaki, no i zamknęliśmy się od środka i ktoś zaczął pukać, zaczął ciągnąć za klamkę, ale no, z uwagi na to, że było zamknięte, no nie był w stanie otworzyć. Jeden z naszych kolegów powiedział, kto tam, ja ci dam kto tam, no i później przez północy robiliśmy żabki tak zwane. No, to były moje pierwsze zakwasy w życiu, jakie miałem. Przyznam szczerze, że no, to był tak niewyobrażalny ból. Dwa albo trzy dni później je starałem się zbić, ale
No nie, coś niesamowitego. Od tamtej pory tak nienawidziłem żabek, że za każdym razem, kiedy przyszło mi je robić na treningu, to wracałem pamięcią do tej nocy za młodzika, kiedy musiałem je w środku nocy na jakiejś małej miejscowości wsi po prostu je robić wokół takiej małej sali. Ale właśnie, pamiętasz to i na przykład pomyślałbyś sobie, że nie wiem, poszedłeś do rodziców i się poskarżyłeś o tym, że musiałeś robić żabki. No właśnie w ogóle nie było tematu, nie? No, na zasadzie, no, przychodziłeś i mówiłeś, no, trener, tutaj duży wycisk, no jak trzeba, to trzeba, nie? Wiem, że w takiej zasadzie rodzice cię tak zostawiali z tym, nie? I dzięki Bogu, powiem ci, że ogólnie mam fajnych rodziców, jakby te dzieciaki mają fajnych rodziców, którzy no, rozumieją, że do wszystkiego masz dość ciężką pracą, nie? Że nic nie masz podane na tacy, nie? Więc naprawdę z nimi się też fajnie współpracuje. Ja nie mam żadnych takich rozmów typu no wiesz, no marudzenia, że może za ciężko, że może za mocno, że ktoś się na przykład krzyczy, że coś tam, albo na przykład podnosi głos na treningu. Nie mam. Dzięki Bogu, że tego nie mam, bo ja wiem, że u mnie by była krótka piłka, nie? No jak to? No przecież to trzeba, nie? No przecież nie możesz. Musi być dyscyplina, nie możesz po prostu sobie tak tego zostawić, samopas, nie? No. Czy od momentu, kiedy zaczęłaś grać w siatkówkę, wiedziałaś, że będziesz grała na libero, czy to, no oczywiście na początku jeszcze nie było tej pozycji, kiedy zaczynałaś, ale później z biegiem czasu wiedziałaś, że w tym kierunku trzeba iść, czy były... Nie, ja ogólnie nie chciałam na tej pozycji grać, bo dopiero ona w sumie później weszła, bo na początku jeszcze tego nie było, jak tam zaczynałam, no to wiesz, no ja normalnie Mistrzostwo Polski tam zdobywałam na przyjęciu, no i więc ja to, nie, no ja jakbym zawsze marzyłam o rozegraniu, nie? No to zawsze marzyłam o tym, ja, dla mnie to, wiesz, taktyk tutaj, kreowanie gry tutaj, wtedy, kiedy możesz... Tak, wiesz, wtedy możesz, na przykład ktoś ci podskoczył, nie, no to on nie wystawi ci po prostu, nie. Jaka no, więc ogólnie można, no, więc zawsze chciałam na tej pozycji grać, ale no, że miałyśmy dwie dobre rozgrywające, więc akurat nie było miejsca w zespole, no to, no wiadomo, no. Taka jest prawda, że jeżeli myślałam o sporcie na najwyższym poziomie, no to tylko z moim wzrostem, no tylko i wyłącznie na tej pozycji niestety, nie? Jasne. Mam pytanie od twojej niegdysiejszej koleżanki z Bielska Białej. Od kogo? Możesz powiedzieć, czy nie? Mandy. Ewelina Mendłucka. Tak. Tak. Jak wspominasz liceum Asnyk i grę w Bielsku Białej? Ja bardzo dobrze wspominam moje liceum w Bielsku, Asnyka. Miałam tam, pamiętam, że trafiłam do Bielska w klasie maturalnej, bo zostawiłam szkołę mistrzostwa sportowego przed maturą po 3 latach. Nie zostałam na 4 i przeszłam do Bielska. I bardzo się bałam. Znaczy bałam się, no w sensie trafiłam znowu do klasy, gdzie to była normalna szkoła, a tutaj miałam zawsze, miałam 6 koleżanek w klasie, w SMS-ie, a tutaj trafiłam do normalnej klasy, gdzie byłam tą taką, no obcą osobą, ale no trafiłam akurat do takiej super klasy, tak mnie miło przyjęli, zresztą chodziłam z Bartkiem Piekarczykiem do klasy, nie? Który jest trenerem teraz w Bielsku, no. Fajny rok, po prostu z wieloma osobami mam do dzisiaj kontakt z klasy, więc jak tylko przyjeżdżam do Bielska, no to się widzimy, się spotykamy i no to jest naprawdę no takie fajne i miłe. No a samą grę w Bielsku na początku, wiadomo, przyszłam tam walczyć o moją pozycję z Mariolą Wojtowicz, wcześniej Barszcz, więc no walczyłam, bo takie było moje zadanie i też fajnie to wspominam, też bardzo Mariolę lubię i wydaje mi się, że to była taka zdrowa rywalizacja. I jeszcze grałam, co mi się udało, to jeszcze grałam w rozgrywkach juniorskich właśnie z Eweliną i nie wiem, to były fajne czasy, naprawdę, super. Sosnowiec, Bielsko, Piła, Sopot, Muszyna, Police, Łódź, Bielsko znowu i znowu Police. Lubisz przeprowadzki chyba, prawda? No gdzieś tam się zaczepiłam na 2 lata albo na 3.
W Bielsku były te pierwsze Tak, w Bielsku były trzy, w Murzynie były trzy, w Atomie były dwa, w Piele były dwa, więc nie tak, tak wiesz, co roku, nie? To może w końcówce co roku po prostu tak się jakoś, wiesz, zdarzyło. Wiesz co, wszystkie lata, wszystkie zespoły dobrze wspominam. Cieszę się, że miałam szansę grać z tymi dziewczętami w tych zespołach. Na pewno doświadczenie zdobyłam, pracowałam z różnymi trenerami, z różnymi koncepcjami, z dziewczynami o różnych charakterach, więc na pewno to też ukształtowało mnie jako zawodniczkę i też jako osobę. Okej. Okay. A jak wspominasz czasy SMS-u Sosnowiec? No bo ja to o to muszę spytać, no bo ja z Sosnowca jestem, także jak część moich gości też jest związana z Sosnowcem. Wszyscy są pytani o Sosnowiec i ty nie będziesz wyjątkiem. Też się o to spytam. Jak wspominasz czasy sosnowieckich, Milowic, hali na Milowicach, ogólnie pobytu w tym mieście, którego nazwy nie można wymawiać w Polsce? Tak. Wiesz co, ja ogólnie zawsze staram się pamiętać te dobre rzeczy i rzeczywiście tak jak sobie jakby cofam się jakby pamięcią do różnych epizodów, no to rzeczywiście gdzieś tam są te miłe rzeczy, nie? Bardzo mało jest tych takich nieprzyjemnych i z tych Sosnowca, z Milowic jest też dużo pozytywnych rzeczy, są też negatywne. No na pewno, wiesz, no jako 15-latka trafiłam 700 kilometrów od domu do szkoły. Oczywiście na moje życzenie, bo to ja chciałam podjąć wyzwanie. Na pierwszy rok byłam tam na zasadzie a zobaczymy, na zasadzie takiej, bo nie byłam, miałam 166, a w tych czasach przyjmowali do szkoły od 1,75 m, obojętnie na jakiej pozycji. Więc ja byłam na próbę na rok, no ale po czym zostałam. Jednak, no, wiesz, no, na przykład ja bardzo dobrze wspominam to, że było nas mało w klasie. Ogólnie nie miałam z tym problemu, że to było tylko dziewczęta. Ogólnie wyjścia na Milowice, gdzie nie mogłyśmy wychodzić, też były fajne. Gdzie chodziłyście? Wiesz co, był taki mały sklepik. Poczekaj, jak ona się nazywała? Ada, czy jakoś, poczekaj. Agata? Jak? Agata albo Aga. Albo tak. Tak, Agi. Do Agi. Tak, tam na rogu przy parku takim malutkim, ja wiem. Tak. No to tam chodziliśmy do kościoła. Mieliśmy fajnego księdza ogólnie. Więc on, Sobczyk, chyba pamiętam. Leopold, chyba tak. Więc chodziliśmy też do kościoła, no mieliśmy tyle, wiesz, wyjść, że wow. Do Sosnowca ogólnie jeździłyśmy tramwajami, z reguły było to bez biletu. Uciekałyśmy przed kamerami nieraz. Nie. Oczywiście do Maka się jeździło, do Żana się jeździło. Więc ogólnie, nie no, ja wspominam ogólnie Sosnowiec dobrze, chociaż no jakby, no jakby tak by ci powiedzieć, może tak jakby zamknąć tą klamrą, swojego dziecka raczej bym tam nie puściła. No, jeszcze się policzymy za to. Tutaj ja tego tak nie zostawię. No dobra, no to znaczy, no rany boskie. No, ja też już nie mieszkam w Sosnowcu od wielu lat, ale mimo wszystko z sentymentem wracam, bo tutaj też tatę tam mam, który tam dalej mieszka. Okej. Okay. Ja w ogóle nic do Sosnowca nie mam, ja wiem, że to dzielnica nie. Okej. Czy Paulina Maj-Ewart zagra jeszcze w reprezentacji Polski? Uff, jakie, to jakie mocne działo wystosowałeś. Sosnowiec. Słuchaj, ja ogólnie bardzo chętnie i zawsze no, jestem w kadrze z mniejszymi lub większymi przerwami ze względów zdrowotnych, niezdrowotnych od 2005 roku, więc ja zawsze byłam otwarta dla reprezentacji i nawet jak teraz też bym była. No, tylko po prostu teraz jest inna koncepcja i zupełnie inne
spojrzenie na pewne rzeczy, więc no, z drugiej strony myślę, że teraz te młode muszą walczyć i przygotowywać się do najbliższych igrzysk i do tych do imprez, które powinny gdzieś tam wygrywać. Wiem doskonale, że w ubiegłym roku były spore problemy w kadrze żeńskiej, był mały konflikt zawodniczek z trenerem Nawrockim. Czy twoim zdaniem to wszystko już jest zakopane, kość niezgody jest zakopana i czy wszystko teraz powinno zmierzać do celów typu cykl olimpijski, przygotowywanie się do zawodów typu Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy? Czy to gdzieś jednak będzie biło jeszcze w te reprezentacje, czy można powiedzieć, że oddzielamy to grubą kreską i mamy to już za sobą? Nie, ja myślę, że to już jest chyba oddzielone i gdzieś tam już nie ma tematu. W ogóle w tej całej sytuacji, która została rozdmuchana troszeczkę przez media, troszeczkę przez niepotrzebnie przez osoby w związku, zabrakło, w ogóle w tym wszystkim zabrakło dialogu i tu jest największy problem, nie? Bo to można było zupełnie inaczej rozwiązać i inaczej się z tym uporać, a zostało to przedstawione w sposób nie taki, jak powinien być, więc tutaj myślę, że wszyscy już sobie zdali z tego sprawę i po prostu każdy ma to, co wie, to, co myślał, o co walczył, ma już jakby u siebie to schowane i jakoś niech płynie to dalej, nie? I tak jak jest, oni sobie po prostu to jest jakby ich koncepcja, to jest ten reprezentacji, to jest Polski Związek, który za pewne rzeczy odpowiada, później trener i po prostu jak mają taką koncepcję, po prostu niech jakby w to idą, nie? I po prostu za to odpowiadają. Okej, okay, w porządku. Czyli ty jako zawodniczka nie mówisz nie kadrze z tej rozmowy. Myślę, że to będzie z tego pytania będzie to najistotniejsza konkluzja. Bo wiemy też z kilku wywiadów, które udało mi się przeczytać z twoją osobą, że były momenty zwątpienia i dalszej gry. Czy możesz mi zdradzić, co skłoniło cię dalej do wdrapywania się na szczyt? Wiesz co, chyba to, że pewne słowa różnych osób w środowisku trochę mnie ubodły jako kobietę. I chyba to miało największe znaczenie, bo jak na przykład był temat mój powrotu do gry po ciąży, ja na początku myślałam, że już nie wrócę. Nie? Tak jak Ania Werbińska nie chciała, Mariola za nikt nie chciała. Ja też myślałam, że po prostu już podziękuję, nie? Ale gdzieś tam jak był jakiś mój temat w kuluarach, żebym jeszcze zagrała, to najbardziej mnie to jakby uderzyło to, że mówi, a nie wiemy, jak ona była, ile ona przytyła w ciąży, nie wiemy, jak ona będzie, w jakiej ona będzie formie, jak ona będzie wyglądała, czy ona w ogóle wróci do tego, co nagrała. I mnie, pamiętam, jak ja miałam to, dostałam jakby przekazane, nie będę, którzy to prezesi mówili, nie, ale jak ja to dostałam taki feedback, nie, że tak mają, jakby tak o tym myślą, to dla mnie było przerażające, nie? Gdzie doskonale wiedzieli, nie gram od wczoraj, nie, na tych parkietach, nie, tylko znają też mnie, jak miałam 19 lat i gdzieś tam zaczęłam grać w zawodowej siatkówce i wiedzą, jaką jestem zawodniczką, jaką prezentuję formę, nawet można powiedzieć, kiedy mam najwyższą, tak, i tak dalej, bo jestem w miarę przewidywalna, więc no mnie to tak strasznie obłodło, nie? I nie potrafiłam sobie jako kobieta jakby wytłumaczyć, jak oni mogą tak w ogóle tak mówić, nie? Wiadomo, że wrócę do formy, nie? I gdzieś tam powiedziałam sobie, że nie, że jeszcze im pokażę i będę grała na najwyższym szczeblu rozgrywek, nie? I grasz przecież z powodzeniem, przecież ten licznik spotkań w najwyższej klasie rozgrywkowej dalej jest nabijany, w tej chwili to jest według z oficjalnej strony 292 spotkania, a to do 400 myślę spokojnie.
O, zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie, ale rzeczywiście no, wtedy miałam taki, no, taki niesmak, że jak w ogóle też mogli potraktować tak kobietę, nie? Już im mówiłam, że wiesz, ja jeszcze w ciąży przytyłam 9 kilo, gdzie wiesz, po wyjściu ze szpitala już miałam tylko plus 3, nie? Więc dla mnie to w ogóle dla mnie było. Ja jako zawodowy sportowiec, który zawsze wiesz, nawet w ciąży dbał o siebie, nie? Bo wiedziałam. No przecież całe moje życie jest mimo wszystko podporządkowane tym, że zawsze trenowałam, nie? I gdzieś tam nagle nie pozbędę się pewnych nawyków, nie? No. Jasne, ale przecież też ja w ogóle się dziwię, że ludzie są skłonni do mówienia czegoś takiego, bo to jest dla mnie okropne, że coś tak, przecież ciąże to jest normalna rzecz. Wiadomo, że większość kobiet chce być matkami i to jest ich normalne, naturalne prawo, chociaż no teraz to różnie może być, ale nie będziemy tutaj mieszać polityki. Natomiast no dziwię się, jestem zaskoczony, inaczej nie jestem zaskoczony tym, jak zareagowałaś, bo to była normalna ludzka reakcja. I myślę, że zamknęłaś usta wielu ludziom i to jest chyba najważniejsze w tej całej sytuacji. I teraz sobie siedzą cicho, a my sobie rozmawiamy dalej. Mecz, który zapamiętasz do końca życia. Był taki? No to chyba te no, eliminacje, nie? Do igrzysk w Turcji, gdzie przegrałyśmy z Turczynkami. Ogólnie był to ciężki turniej, bo jakby nikt na nas nie stawiał, że w ogóle mamy szansę tam wywalczyć, bo miałyśmy Holenderki dobrze grające, Rosjanki i tak dalej, więc to naprawdę był ciężki turniej, ale mimo wszystko wygrałyśmy z tymi Rosjankami, wiesz, z Holenderkami, z Włoszkami, ale no i gdzieś tam zostały te Turczynki i już tak wszystko dobrze szło i w tym meczu przegrałyśmy 3-0, nie? I tak. No i to był taki, no taki mecz, że to są takie, tak podcięło, wiesz, skrzydła, że na zasadzie, no nie, no to już chyba sobie dasz spokój, bo no chyba się do tego nie nadajesz, nie? Gdzieś tam sobie tak po prostu, no takie tak morale nam spadły, nie? Że byłyśmy naprawdę tak, no wiesz, no głowa nie wytrzymała, nie? W tym ostatnim meczu. I no powiedzmy sobie to szczerze i gdzieś tam no, czegoś tam zabrakło, nie? A to było, wiesz, walka o te marzenia, więc to tak, no, było to bardzo ciężkie, nie? No ale mimo wszystko widzisz, no, przegrywasz, no, masz dotkliwą porażkę, ale wiesz, wstajesz i dalej walczysz, nie? Pomimo tego, że teoretycznie myślisz sobie, że już nie dasz rady, nie chcesz, nie? No, nie ma sensu, nie? Ale mimo wszystko gdzieś tam wyciągasz tą rękę i ubierasz dalej te rękawice, nie? Przyjmujesz wyzwanie, tak. No i potem się poznaje prawdziwych sportowców, tak mówią. Także no, cieszę się, że cieszysz nas jeszcze swoją grą, oby jak najdłużej. W jednym z wywiadów podkreśliłaś, że urodzenie córeczki na Natalki zmieniło ci kompletnie priorytety w życiu, co jest oczywiście wydaje się normalną rzeczą, że ten stres związany z grą jest zupełnie, zupełnie na innym poziomie. Natomiast chciałem cię dopytać, czy ty w tej chwili jako przede wszystkim mama, a po drugie jako profesjonalna siatkarka, czy ty nie odczuwasz dzięki właśnie tej zmianie priorytetów, czy nie brakuje ci takiego głodu gry? Wiesz co... Nie, wydaje mi się, że wszystko jest jakby w równowadze, wiesz, i nie mam czegoś takiego. No na pewno teraz to odczuwam to, że nie jest do końca, te puzzle nie są poukładane, jak nie ma kibiców, nie? Gdzieś tam wiadomo, że potrzebuję troszeczkę jakby innych bodźców dodatkowych, żeby jakby ta adrenalina, która była wcześniej, która się aktywowała, wiesz, nawet że wow, wychodzę na mecz, w ogóle wychodzę na mecz, to było, wiesz, kiedyś, no to było, wiesz, już adrenalina, to tak tego, teraz tego tak nie ma, już jesteś taka, no już, wiesz, taki jesteś spokojniejszy, już, no inaczej do tego jakby podchodzisz, a to jeszcze jak na przykład, no kibice są, no to jest taki bodziec, który cię mobilizuje, który dodaje jakby tego, jakby charakteru do tego wszystkiego, nie, a tutaj jak masz, jak nie masz tych kibiców i no wiesz niby, że są, wiesz, tam w telewizji, że trzymają za ciebie kciuki albo no nie trzymają, nie, wręcz na ciebie jadą, nie, to też fajnie, nie, bo to, tylko szkoda, że nie przyszli na salę, bo tak to by można pokazać. No.
No, ale właśnie no, tego brakuje i właśnie potrzebujesz troszeczkę więcej bodźców, żeby ta taka adrenalina jakby się uaktywniła. Na pewno jakby mecze wyższe rangą są zawsze takim dodatkowym, nie? Na pewno te mecze Ligi Mistrzów są zawsze takie no z taką, no mają ten jakby dodatkowy smaczek, nie? Okay. Czy poza córeczką, siatkówką, spędzaniem chwili z mężem i stowarzyszeniem znajdujesz jeszcze czas na cokolwiek? Tak, właśnie zaczęłam jeszcze studia do tego. Wow. Jaki dietetykę. Dietetykę. Co na pewno też to jest jeden stopień, bo później no, sobie zacznę coś innego, ale to dopóki nie zacznę, no, to nie będę mówić o tym. Więc teraz jeszcze sobie włożyłam studia dodatkowo i wiesz co, tak sobie tak myślę, że kiedy znajdę na to wszystko czas, bo trochę tego dużo, ale z drugiej strony na moim przykładzie ja lepiej prosperuję, jak mam jakby wypełniony dzień i mam wszystko logistycznie rozplanowane. Że zawożę dziecko do przedszkola, odbieram, potem przychodzi niania, idę na trening, tutaj w międzyczasie mam to do zrobienia, więc tak prosperuję dobrze i oczywiście no, dzięki też mojemu mężowi i rodzinie, którzy zawsze są i którzy zawsze są w stanie pomóc i mogę na nich liczyć, to też na pewno duża pomoc, nie? Jasne. Paulino, czy masz jakieś jedną bądź dwie takie zabawne rzeczy z szatni, które mogłabyś nam przytoczyć i nie były i przed 22 się nadadzą do emisji? Coś takiego śmiesznego, coś co ci, to, jak przypomnisz sobie, to zawsze się uśmiechniesz. Jezu, no dużo było takich tematów. Najbardziej ostatnio, jak wspominaliśmy, no, trenera Matlaka, bo on po prostu był mistrzem po prostu w takich śmiesznych wątkach, nie? I tak w ogóle zawsze coś śmiesznego powiedział, żeby rozładować sytuację. I właśnie ostatnio wspominałam, jak Gabrysia Polańska była, no, byłyśmy razem w Pile, ona była bardzo młoda wtedy. Znaczy bardzo młoda. W sumie ona jest rok młodsza ode mnie, więc ja też byłam młoda. Okej. I Gabrysia tak stoi przy tej siatce, stoi przy tym bloku, no i próbuje się gdzieś ruszyć na tak z takim politowaniem w tym głosie. A ty co, Gabrysia? No co ty na tej siatce, jak taki samotny biały żagiel? Ja, że na przykład miałyśmy, tak jakoś wspominałam, akurat ten Matlaka, to było po prostu, no uwielbiam, nie? Za jego charyzmę, w ogóle za to szanuję go jako trenera i w ogóle, no, jak miałam z nim szansę współpracować, to zawsze było, znaczy bardzo dobrze to wspominam i cieszę się, że miałam styczność z trenerem. No i właśnie wspominałyśmy te teksty z moimi koleżankami, no to właśnie też stałyśmy, pamiętam, jakiś fragment gry i jechał równo na nas i mówi, my tak wszystkie te głowy na dół, nie? No bo nie można się popatrzeć w oczy, nie? No to te wszystkie głowy na dół. I w końcu, no co mi się kurwa tak patrzy, nie, na te trzewiczki, no lepszych nie będziecie miały. No więc to po prostu no, mistrz świata, jeżeli chodzi o takie teksty. A wiesz, z szatni, no to jest, no teraz ciężko coś wiesz, coś powiedzieć, bo... Zawsze ciężkie, ale takie, nie wiem, myślę, że jest. Zawsze ciężkie, bo wiesz, czasami jest po prostu, że masz jakąś sytuację, nie? I do tego jest jakaś fajna anegdota, nie? A... Nie wiem, no bym musiała się zastanowić trochę nad tą szatnią, nie? Tak, żeby przed 22 wiedzieć, co powiedzieć, nie? Czy mogę? Ktoś na przykład z zakończenia sezonu, któraś z koleżanek wyszła bez butów na przykład, albo coś takiego. No co takie lajtowe, to w ogóle bez żadnej atrakcji, nie? Myślałam, że takie jakieś mocniejsze kalibry szukać. Chciałbym, ale no nic nie mówisz, no co, nie będę cię ciągnął.
jak nie chcesz programy górskie. Jesteś nie, wyższy. No kiedyś były, w ogóle kiedyś były takie troszeczkę inne czasy. No, to się zdarzało, wiesz, gdzieś tam wyjść na imprezę, po czym wrócić o 7, a o 9:30 miałeś trening, nie? Więc gdzieś tam, a trener na przykład spojrzał się, wiedział dobrze, że byłyśmy na imprezie, bo było na pewno widać, no ale czuć dopóki pracujemy, nie może nic powiedzieć, no ale na przykład zaczynał trening od padzików, nie? No to więc każda była tak zdeterminowana, żeby zostawić wszystko u siebie. Że po prostu były najlepsze treningi, nie? I no. Pady to pół biedy. Przewroty w tył. No też były. No, wiesz, no. Ale to były najlepsze treningi, bo wiesz, każda była tak zmotywowana, żeby nie dać po sobie poznać, nie? Nikt nie wie, że wszyscy wiedzą. Coś takiego. No. Pamiętam trenera świętej pamięci Niemczyka, jak no, byłam powołana do kadry i to wiesz, w wieku 18 lat, gdzie trafiłam do wszystkich gwiazd, nie? Skowroński, Świniewicz, Lichtor oraz Glinki, nie? Gdzie wiesz, miałam możliwość, wiesz, ja tak gdzieś tam z boku zawsze byłam. Pamiętam siedzimy raz, a on tak patrzy się na nas, nie, dziewczyny, coś blado wyglądacie, ja bym wykupię tutaj karę na solarium i proszę, każda ma 10 wejść, nie? Żebyście jakoś wyglądały. Jakieś blady jesteście. No. Miałaś przez te wszystkie lata swojej gry, miałaś naprawdę myślę, ogromne szczęście i myślę, że się zgodzisz z tym, trenować i być trenowaną przez wielu wspaniałych trenerów. Czy z każdego udało się wyciągnąć coś ekstra? Tak, wiesz, właśnie z każdego próbowałam właśnie, bo ja jestem, wiesz, zwolenniczką taką, że każdy coś wnosi, nie? Pozytywnego, też negatywnego. Każdy trener jest taką osobą. I teraz ja mam swój worek, nie? I gdzieś tam te wszystkie rzeczy, które mi się podobają u każdego, po prostu sobie biorę do swojego worka, wyrzucam to, co nie jest potrzebne, nie? Gdzie na przykład ja bym nie chciała tak jakby funkcjonować, tak prosperować, więc na pewno od każdego coś wyniosłam, na pewno każdy się w jakiś sposób zaznaczył we mnie jako w zawodniku i to co, niektórzy wiadomo, niektórzy rozjaśnili mi siatkówkę bardziej, niektórzy mniej, ale nie wiem, ja w ogóle z tymi wszystkimi trenerami, z którymi miałam do czynienia, gdzieś tam zawsze potrafię znaleźć coś pozytywnego, nie? Okej. Okay. No ostatnie pytanie. Kto będzie wisienką na torcie? Uff. Droga Paulino, powiedz mi, co to jest Anchios? Ja pewnie, wiesz, jak to jest żenujące, nie? Naprawdę, to jest żenujące, no ale widzisz, no. Powiesz, zanim odpowiesz, to powiem ci, że to jest nasz punkt wspólny, ale ja swoją anegdotkę sprzedam, jak ty sprzedasz swoją. No bo wiadomo, no widzisz, no mam, to jest, ja mam takich przyjaciół, nie? Razem moi przyjaciele z Bielska i właśnie mój mąż, to jest po prostu mieszanka wybuchowa, jeżeli chodzi o jakby wybieranie moich najlepszych perełek, nie? Cokolwiek zrobię i od razu jest to zaznaczone, nie? Co tylko moje potknięcie, źle coś wymówię, źle coś powiem, oni zawsze to wybierają i potem do końca życia mam cały czas gadanie o tym. No i tak samo było z Anchios. No i wiadomo, to jest Anchois, nie? Tak. No i wiesz, no i mam to, widzisz, nie dość, że dobra, jeszcze kim wiesz, w swoim gronie, nie? No ale na przykład w tym pomidorze, nie? No to w ogóle ujrzało światło dzienne, nie? I w ogóle wszyscy o tym słyszeli. I potem, no ale no co? No taka... Ale powiem ci, że to jest chyba taki właśnie punkt wspólny, który gdzieś tam znowu mamy, bo ja też popełniłem podobną gafę i już tłumaczę. Na początku swojej kariery zawodowej w wieku 22 lat pracowałem w takiej firmie, która na polskim rynku była pionierem, no można powiedzieć pionierem, bo była to pierwsza firma, która, dzięki której ludzie mogli zamawiać zakupy przez internet spożywcze. No teraz to jest oczywiście standard, natomiast te 10 lat temu, no to no, nie było jednak standardem. No i tak właśnie z kolegą
mieliśmy listę, mieliśmy zamówienie z wszystkimi produktami, kto i ile czego. No i tak patrzymy z kumplem, no młodzi, prości ludzie w wieku produkcyjnym z Sosnowca, patrzymy po tych wszystkich, po tej całej liście. I kumpel tak patrzy, mówi, ty, a zobacz, co jest pod siódemką, co to jest? Ty, no, Unchoice. No to poszliśmy na dział właśnie tam z rybkami i z mięskiem, no i poprosiliśmy o tam, nie wiem, no 20 deko Unchoice'u. Tak, dopiero moja szefowa, która była tam parę lat starsza ode mnie, była z Rudy Śląskiej, tak, była Hanyską, powiedziała, że Piotrek, jaki Unchoice? Ty sam, że się jest Unchoice. Unchoice! No i wtedy wiem, no. Także każdego dnia można się było czegoś nowego nauczyć. Było to niesamowite doświadczenie, ale no ten Andrzej za mną został i to było też coś takiego śmiesznego. Przyznam szczerze, jak usłyszałem w pomidorze właśnie u was na tym kanale. Od razu mi się. Muszę ją o to spytać. No, nie ma szans. Nie, no ja mam. Nie, mnie to po prostu łapią na wszystkim, wiesz, na przykład pamiętam, to chyba też było powiedziane, albo nie było powiedziane w pomidorze. Byłam w sklepie z mężem, no i stały takie malutkie drzemiczki, nie? A ja tak, wiesz, podeszłam i mówię, ojeju, ale słodkie. Gdyby takie były, to bym takie kupiła. Tak. A mój mąż się patrzy, to kup. Ojejku. Droga Paulino, chciałem ci serdecznie podziękować za prawie półtorej godziny rozmowy. To było naprawdę mile spędzony wieczór. Mam nadzieję, że ci go nie zepsułem. Aż tak bardzo. Nie, też było miło, dziękuję. Chciałem cię jeszcze spytać, czy w tych trudnych czasach chciałabyś się podzielić swoimi przemyśleniami z fanami, którym tej siatkówki na pewno brakuje, czy chciałabyś im coś przekazać, coś powiedzieć? Masz jakieś dwa zdania dla nich na koniec? Tak, ja nie podawajcie się. Na pewno przyjdą lepsze czasy. Na pewno będziemy mogli wspólnie. Nie cytuj premiera. O Jezu, on tak mówi? Nie oglądam. Ale na pewno będzie pozytywnie i znowu będziemy mogli się cieszyć jakby meczami z publicznością, bo jesteście bardzo ważnym elementem dla nas i naprawdę no te teraz na mecze są bez charakteru, jak dla mnie, więc mam nadzieję, że uporamy się z tym wszystkim jak najszybciej i wrócimy do normalności. Dziękuję ci serdecznie za rozmowę, życzę ci wszystkiego dobrego dla całej twojej rodziny, dużo zdrówka w tych ciężkich czasach i mam nadzieję, że do usłyszenia. Wszystkiego dobrego. Dzięki. Dziękuję bardzo. Dziękuję.